oddechem do góry. Z wydechem skłon. Z wdechem do góry. Z wydechem skłon. Z wdechem klęk podparty. Pies z głową w dół. Pies z głową w górę z wdechem. Przypominam, uda nad ziemią. Z wydechem pies z głową w dół. Joga w ogrodzie to inicjatywa klubu Kombinator we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa. I miejsce wybrane zostało głównie z racji tego, że huta została trochę zapomniana i przede wszystkim nie jest znana od tej strony fajnych inicjatyw. Teraz prawa noga do góry, ale tym razem staracie się utrzymać oba biodra na tym samym poziomie. Już nie otwieracie ich tak bardzo. Z wdechem Virabhadrasana 1. Ja próbuję nauczyć ich podstaw pracy z ciałem, tego, żeby to ciało szanować, żeby go słuchać i równoważyć. No i przede wszystkim chcę, żeby ich to cieszyło, żeby wychodzili stąd uśmiechnięci i naładowani taką pozytywną energią. Dajcie sobie teraz w skłonie czas, taką chwilę, żeby ten oddech wrócił do poprzedniego stanu i do poprzedniego rytmu. Natomiast ten oddech powinien być waszym obiektem koncentracji. A do oddechy nie dasz rady? No huśtam się, mam. Pchnąć cię? Dawaj, nogi będę pchać. Dawaj. Hop. Dawaj. Widzisz? Teraz już jest lepiej, co? Nie zginaj nóg. Nie prostuj. To co, kończą się nam wakacje? No. Potem się bierze tornister na plecy i marsz. No do szkoły. Do szkoły? Tak. Co będzie w tej szkole? No powiedz, jak myślisz. Sklepik? Ta, sklepik będzie, to prawda. Oprócz tego to są lekcje, trzeba się uczyć. Ale myślisz, że będzie tak samo jak w przedszkolu, czy inaczej? Trochę inaczej, no bo śniadanie sobie samemu przynosisz. Ale coś jeszcze będzie inaczej? Nie będzie zabawek. No chyba nie. A zamiast zabawek co się nosi w tornistrze? No, kanapki, zeszyt, piórnik. W szkole to jest jedno zupełnie inaczej, że się siedzi w ławkach. No. Trzeba pisać. Ale przedszkole chyba też lubiłeś, co? No. Ciekawe, gdzie się okaże fajniej. Jak myślisz? No, nie wiem. No. Wiesz, w przedszkolu jest łatwiej. Bo w przedszkolu jest czas na naukę i czas na zabawę. Ile tej nauki żeście mieli zawsze w przedszkolu? Mało. Czekaj, bo cię nie widzę, pokaż na mi się. Mało? Tak. Ile, gdzieś godzinkę? No. Dziennie, a w szkole jest 45 minut nauki i 5 minut przerwy tylko. I tyle jest też inaczej, że na koniec szkoły dostajesz na koniec roku świadectwo. Na koniec w ogóle szkoły, czy na koniec pierwszego roku szkoły? Co roku się dostaje świadectwo. I tam są różne oceny, wiesz? Co to świadectwo? No właśnie taki dokument, na którym pisze, jak z jakiego przedmiotu się uczyłeś. A oceny myślisz, że są fajne? No. Chciałbyś oceny, co? No. Ej! Kolo! To skręcenia to chyba miałbyś piątkę, ja ci powiem. Naprawdę? Z plusem? Piątkę z plusem masz skręcenia, kolego sympatyczny. Tyle tylko, że tutaj nie szkoła, tylko plac zabaw. To słuchaj, wyścigi. Kto pierwszy zdąży do huśtawki? Do tej? Do tej zielonej, na miejsca. Okej. Gotowy, start!